Książki. Hej, cześć, siemano, z tej strony Wydra Fishing. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii pstrążek. No i co, dzisiaj testujemy nowy kij od Team Dragona Z Series. To jest od 4 do 18 gram wędka. Długość 275, 160 gram wagi. Powiem Wam, że nieźle tu leży w ręce, w łapie, pół biedy, aczkolwiek powiem Wam, że niestety jakościowo niby jest lepiej złożony ten blank od Prorexa Dive, ale jednak niestety uchwyt w Dive jest lepiej zaprojektowany i to znacznie, i tutaj jest to tak zjebane, że po prostu szkoda gadać, co nie? Się nie podoba mi ten uchwyt. Ale zostanę przy tym, trochę tam może się przyzwyczaję i będę łowił na tą wędkę, ale jednak Prorex to jest Prorex i Dive'a jednak lepiej produkuje, moim zdaniem lepsze jest, jeśli chodzi o te czucie, i tak powiem Wam, że trochę się zniesmaczyłem, ale wędka była na przecenie za 300, także też nie ma co stękać, bo normalnie ona 449 zł stoi, a ja wyhaczyłem za 314 zł, także no można mówić, że dobrej jakości blank, a będzie mi potrzebna niedługo, dlatego ją zostawiam, bo muszę mieć też kij taki z zapasem mocy na pewną odjazdową wyprawę, ale to wkrótce. A tymczasem atakujemy w górę rzeki, dzisiaj obrotóweczka, później z salmiaczem trochę porzucam, ale ogólnie to obrotówa. I zapraszam na pstrążki. Hej! Zadziorki zadziałały. Thank you.
siedzi. Piękny pstrąg. Ładny pstrążek, naprawdę. O Boże, długimi wędkami. No, słuchajcie, piękny kabon. Ciekawy, ile on ma. No słuchajcie, bateria mi padła i też nie chciałem mordować ryby. O, jeszcze szedł taki kolega jakby od mojego innego kolegi i się poznaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać o tego pstrąga, po prostu wcześniej już wypuściłem i później się robiłem z tym no z plecakiem trochę, bo mi tam chciałem wymienić te, szybko tą, ale tam mi kurde się pozaczepiało, a mniejsze z tym, no i wypuściłem taką rybę, zrobiłem tylko zdjęcie szybko telefonem i dobra. No i słuchajcie, na woblera nic, a wziął na fajną obrotówkę mepsa i to samo robiłem, bo chwościk, o, ta kotwiczka jest od Black Fury czwórki i z Black Fury wycięłem tak jakby, no obcięłem Black Fury i zdjąłem tę kotwicę, była mi bardzo potrzebna i ją założyłem do tej trójeczki srebrnej, bo uważam, że jednak srebro jest trochę lepsze jak te Black Fury, chociaż te czarno-czerwone są spoko, no. I powiem wam tak, że ładny 40 gruby wziął i ochrzciłem kij dragona. Powiem wam, że no przyjemnie, przyjemnie, no. Słuchajcie, powiem wam, że to byłem zaskoczony, ale on to jest dobry lejek, można mówić coś takiego, bo on jest taki leisty, nie jest taki sprężysty jak Dajwa na przykład. Dajwa jest bardzo sprężysta i w ogóle czulsza. On fajnie trzymał rybę i myślę, że będzie dobry na mega mocny nurt i na takie grube, naprawdę grube ryby, co nie? Że z ryby, tych grubych ryb to utrzyma i w miarę szybko je uchodzi, bo to jest taki lejek. Przyuważyłem, to nie jest sprężysty kij taki, że naprawdę czuć to sprężystość. Dajwa jest bardziej, dużo bardziej sprężysta. O, dobra, idzie stado krów. Chyba będę musiał uciekać na drugą stronę, bo to byki idą. Zobaczcie, takie stado. One jak mnie wyczają, to zaraz i przylazą, ale na szczęście moje śpioszki już czekają na takie akcje. Dobra, obrzucamy te miejscowe i zaraz uciekamy do chałupy, bo już w sumie późno się robi, a ja też chcę trochę i z rodziną posiedzieć, a nie tylko te ryby i ryby. Dzisiaj to wyskoczyłem, żeby przetestować kij.
ki przetestowany w 100%, piękne branie pstrąga, ładnie zapięty w łupkę. Tutaj o moja gleba, zobaczcie, ostatnio się wpakowałem. To testowałem trapera, te akurat, czy wytrzymają. Takie wślizgi. Ja po prostu już ciemno było, tąpnęłem, byłem też zmęczony i kurde, i poleciałem po prostu kłoda. Się wpakowałem, no i dlatego tu takie wydeptane, no, gleba fest było. Tyle wam powiem. No i co, łowimy dalej, choć już szalej. O, brotówka naprawdę pięknie pracuje, pięknie wziął ten pstrąg w ogóle, mam nadzieję, że będzie tam nagrany jak wziął, bo branie było przednie. I co? Ja wam powiem, możecie oglądać, subskrybować. Fajnie by było, żebyście też dalej udostępniali znajomym, że słuchajcie, ty jest taki dzikus, co lata po tych rzekach i wariuje na punkcie ryb łososiowatych. Niedługo też ja troszeczkę inny film wrzucę. Będzie naprawdę fajny. Ale to jeszcze na razie tylko małe takie zapowiedzi. I tak myślę, że idziemy w górę rzeki. Już. O, tutaj nie ma sensu łowić. Idziemy, jeszcze rzucimy tam co wypuściłem, może coś weźmie. No i będziemy kończyć. Pewnie na dziś w ogóle miała być burza. Tej burzy, słuchajcie, nie było. Na szczęście mi się udało fajnego pstrążka buchnąć, a tym akcentem w tej chwili myślę, że zakończymy tą rozmowę i ten film. Zapraszam po więcej na mój kanał, tam są piękne ryby, piękne naprawdę filmy. Staram się obrabiać jak najlepiej, a myślę, że w niedługim czasie też będą bardziej profesjonalne te filmy. Jedyne, czego nie zmienię, to siebie, także no, musicie akceptować to, jakim ja jestem, albo niestety zmienić oglądającego, znaczy zmienić po prostu kanał, który oglądacie. A tymczasem widzimy się przy następnych rybkach. Ja postaram się rzucać jeszcze więcej. Tylko niestety, teraz mam bardzo dużo pracy, ja pracuję w wykończeniówce i no, niestety, ale okres letni jest bardzo intensywny w budowlance, a wiadomo, pieniążki są potrzebne na wędki, kołowrotki i trzeba dybać, jak to mówi Samuel. Dobra. Wydra pozdrawia, trzymajcie się, heja, do następnego, cześć!